Nie no, 400 słów specjalnie, nie wiem czy jestem gotowy. Boję się. Wiesz kiedy ja to oglądałem? Nie wiem co jest w tym filmiku. Wystarczy, że widzowie to oglądają, a nie ja też muszę. Spartiatix! Yeah, boy! 20k już ma ten film. To jak ostatnio robiłem streama, to miał 8 chyba, czy 6. Co się dzieje z tym filmem? Nie mogę, widzowie! Dobra, w dupie oglądamy ten specjal. Wypiję wszonej. Ty, na 400 subów specjal ma więcej niż na 10k. Widzowie. 5 lat to ma. Ja pierdziel. Do połowy wycisnąłem, no ale jeżeli dwa razy to jest raz. Pół plus pół równa się jeden. Nawet łokci nie zgiąłem. Łokcie ostatnio zgiąłem, jak ci zapieprzyłem nim w potylicę. Zamknij mordę, po pierwsze, i daj mi się skupić, i daj mi przejąć energię, bo chcę obejrzeć ten specjal. Nie wytrzymam. Boże. Daj mi uspokoić się. Nie obrażasz widzów? A jak ja obraziłem widza? No nie wytrzymam. Dobra, widzowie. Oglądamy po 5 latach. Ale nie, ja to oglądałem wcześniej, w sensie... Nie jest tak, że ja to 5 lat nie widziałem ten filmik. Oglądałem go jakiś czas temu, nie wiem, może ze 2 lata temu, może więcej. Chyba nawet na streamie go puściłem kiedyś, ale nie wiem, czy to na Twitchu było, czy na YouTubie. Dobra, widzowie, co mogę powiedzieć? Oglądamy. 25 osób dało łapkę w dół, hejterzy, pieprzeni w dupę. Nie, dobra. Ja pierdzielę, na siłowni było nagrywane. Ty, 5 lat temu, to jest 2016 luty, 6 lat zara jednak. To 6 zara. Wtedy jeszcze dbałeś o włosy? No nie wiem. No dobra. Siema, to jest Spartiatix. Witam was wszystkich w specjalu na 400 subów, tak? Bo już jest was 400. 450 nawet. No, mam nadzieję, że oby tak dalej, bo to bardzo szybko w sumie wpadło. Oby tak dalej. Dzięki wszystkie lajki, wyświetlenia, suby i w ogóle komentarze. Nie no, i udostępnienia. No i w sumie to tyle. A teraz zapraszam was do challenge'a, tak? Zaraz pokażę wam o co chodzi. Dobra, dawajcie. Dobra, to podnosimy. A więc tak, to są dziesiątki, a to jest piątka. Po drugiej stronie jest to samo, czyli 90 kilo. To się z kolegami stało? A gdyby 20 kilo waży. Dopadła ich korona. Dobra, to dawaj. Ty! Ja wtedy ważyłem chyba 70 kilo, widzowie. A teraz waży ponad 80. Widać różnicę, czy nie? Widzowie, widać różnicę? Czy nie? Tak? Tak z paślaku? Co ty pieprzysz? Chłopcze w dupę! Po prostu jestem na cyklu masowym i sterydowym. Wtedy się tyję więcej. Dobra, widzowie, posłuchajcie, teraz mnie uważy. Nie ważę, co się stanie w tym filmie i czy ja to podniosę, bo oczywiście ja bym to wycisnął do klaty. Oczywiście nie spoileruję, co się stanie, ale ja mogę, tak? Tylko wiesz, co mnie... Bo rozumiesz, o co chodzi. 400 osób na mnie patrzyło, 400 widzów ponad. Rozumiesz, że jest stres, tak? Zdajesz sobie z tego sprawę. Ty mnie się nie tłumaczy oczywiście, tylko przypominam widzom, że wiesz jak jest. Duża presja. Cześć. Ja
Nie, widzowie, słuchajcie. Ale nie, wiesz co ci powiem? Bo ja już miesiąc na siłownię chodziłem i miesiąc wyciskałem i ja myślałem, że już mi tak cyce urosły, że tam się kończą. Serio, od tego wyciskania. I dlatego myślałem, że to było do cyców. A jednak na filmie widać, że prawie, że musnęło cyce, ale nie do końca, rozumiesz? No miesiąc ćwiczyłem, napompowana była klata, tak? Ty, ale poczekaj! Jak łokci nie zgiąłem, widz pisał, patrz to! To jest niezgięcie łokcia? Nie zgina... Co ty pieprzysz? Jakbym tak zgiął, ci przypieprzył, iś przytomność stracił! Co ty pieprzysz? Ty łokieć niezgięty! Śporypany! No to tyle. A jak to się robi? Dobra, koniec, tak? Nie? No tak, to jest koniec. Ale czekaj, czekaj. Dobra, widzowie, bo to tak naprawdę nie są moi koledzy. Zapłaciłem, żeby mi Jacek kurowali tą reklamą. To jest The Czaru 96, wbijajcie. Ja też tam jestem. Choć to jest nazwa kanału, niebanowana na YouTubie. To jest wszystko legalnie. Taka jest nazwa. Chodzi tutaj o kiełbasę, kaszankę. Tak się na to mówi w Polsce. Od razu mówię dla Twitcha, żeby nie było. Jestem. To jest Proszę sobie final sprawdzić. chyba tak czyta, nie? Nick Stibi. Dobra. Poza lolem robimy właśnie takie rzeczy. Nie, no co ty pieprzysz? Nie, w Lola nawet nie gram. Nie wytrzymam, widzowie. Za dużo tego, za dużo. Dobra, do końca trzeba obejrzeć, bo jeszcze zostało 5 sekund, także co? Obejrzmy. Tak się w Łodzi wyciska, czy po prostu chorowałeś na coś w tamtym okresie? Posłuchaj, wycisnę to zaraz ciebie jak pryszcza i twojego starego śmiecia. Zamknij mordę po pierwsze, o co ci chodzi? Zamknij ryj. Tyle w temacie, ok? Tutaj czarny gra w metka, ale to się nie liczy. Tak? Dobra, no dzięki, naro! Dobra, widzowie, wróciłem za 5 lat. Nie no, ale powiem wam tak. Byli ludzie na tej siłowni w tamtym czasie. Miałem 400 subów. I się odważyłem nagrać wśród losowych ludzi filmik. Nie było źle, widzowie. Wiem, że nie wycisnąłem. I że dopiero to zobaczyłem w domu. Ale no co? Dla widzów się starałem. Patrzcie, co jest ważniejsze? To, czy wycisnąłem? Czy to, że się staram dla kochanych widzów od początku? Zobacz, 400 subów i już specjal. Rozumiesz? Od samego początku było starane dla widzów. Kiedyś ty się starałeś dla widzów i było pozytywnie, a teraz tylko wyzywasz? Nie wyzywam widzów. To ci się totalnie wydaje. Dzięki, dzięki, proste. Nie no, widzowie, było starane dla widzów. Powstał ten specjal parę lat temu. No co mogę powiedzieć? Słuchajcie tego, historia. Jak miałem 1000 widzów na YouTubie, subów, to pojechałem na IM z kolegami i mnie dwie osoby wtedy rozpoznały, rozumiesz? I jeden w ogóle nie znał mojego niku, nie pamiętał, a drugi go źle powiedział. Ale nie zmienia to faktu, że mnie rozpoznali dwaj widzowie. Rozumiesz? Także widzisz, wszystko zaczęło się od specjalna na 400 subów, potem IM dwóch widzów mnie rozpoznało. Także widzisz, takie były początki. Zrobiłeś dwa razy połowiczne wyciskanie, czyli jak to dodasz, to wychodzi jedno pełne, więc zrobiłeś. No i to mi się podoba, pozytywni widzowie. Masz rację, masz rację. Jesteś mistrzem matematyki, według mnie powinieneś mieć doktorat. Dziękuję ci bardzo, że jesteś. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, A wiecie, chcę kurwa właśnie. wzbogacić. Mateuko dał na Golibordę 10 złotych. Koks grzyweczka. Właśnie, powiem tak, bo ja mam takie włosy w tym filmie jak nigdy. Nawet na filmikach nie miałem takich. Powiem wam czemu.
tamtym czasie byłem jako statysta w filmie jakimś tam z II wojny światowej. I takie fryzury wtedy nosili. I oni mówią tak, dobra, albo się obcinasz, albo nie wystąpisz w filmie i nie zarobisz 80 zł. Ja mówię tak, no dobra, obci mnie. I widzisz, i nawet lepiej, bo ja zarobiłem więcej niż 80. Siedzieliśmy tam 14 godzin w namiocie. W jesień, było zimno i zarobiłem 100 zł. Ale dymy, w dwóch scenach wystąpiłem, widzowie. Warto było się obciąć i dostać stówę. No jak Sylwester Stallone, widzowie, no gdzieś trzeba było zacząć. Tak. Była taka scena, że nago robimy śmigła, bo... Aluj, nie będę tłumaczył fabuły, ale generalnie ja byłem jako wiatrak w tym filmie, taki w biurze i to był taki inny świat i robiłem śmigło i się tak ruszałem na boki, jak wiatrak, wiecie co to jest wiatrak, i robiłem śmigło, taki film, i kazali mi się obciąć, a nawet mojej głowy nie było widać. Nie wytrzymam, co ja pierwsze. To wygląda, jakby klasa informatyczna miała WF, słuchaj. Patrz, widz się dużo nie pomylił, bo my studiowaliśmy informatykę, to jest na studiach. Także mądry, dedukcja. Patrz, co tam Żydzi wycisnął, uważ, że spróbował. Widzisz, to jest pozytywny widz, dla widzów było spróbowane, postarane dla widza. Ale potężny zakres ruchu i stabilność na nogach. Co ty pieprzysz, Kacper? Co on pieprzy, widzowie? Czego ty się dopieprzasz, hejterze? Pewnie sam dał 25 łapek w dół. Śmieć, stabilność na nogach się chłop czepia po tym, jak ogląda starego codziennie, co jest stabilny na nogach, frajer, co nie może do budki dojść, frajerzyna. Ty zakres ruchu! Nieważne. Przepraszam, widzowie. Nie no, ale żartuję, widzowie, to prawda, spieprzyłem ten specjal. I nawet nie wiem, czemu nie nagraliśmy tego drugi raz. Ale no co mogę powiedzieć, ważniejsze jest staranie dla widza i Louis. Widzowie, ale gdzieś był filmik. Dobra, puszczę wam inny filmik. Dobra, widzowie, uzupełnienie specjalu na... uzupełnienie specjalu na 400 subów. To jest... Kiedy to w dupę jest? 26 luty 2020. Ty, no to close, zobacz! 4 lata później i zobacz progres, oglądaj. Patrz teraz. 4 lata później, widzowie. Stówka. Przywitaj. Stółeczka. To był specjal drugi raz. A pójdzie, szmata. Czemu jest taka gówniana jakość? Źle powiedziałem chyba, no foko. Ile tu razem? 100 kilo. Kurwa! Tu masz szmatę pękła. Dobra jest ty. I co? Co? Wykrzywiłem łokieć? Mam teraz ci wykrzywić kręgosłup? Jeżeli tego nie powiesz, to ci wykrzywię go, przysięgam. Wydaje mi się, że 105 jeszcze było, ale nie nagrałem, bo myślałem, że 110 zrobię niedługo. Ale siłownie zamknęli, bo to było z lutego, a w marcu siłownie zamknęli. Więc no. Progres się zakończył, teraz wyciskam 60. Proszę, to był odświeżony specjal na 400 subów. Widzicie, widzowie, jak się staram dla widza? No. Proste. Tyle, widzowie. Nie wracamy już do starych filmów, bo ciężko. Ale w sumie ten specjal po latach nie jest źle. Myślałem, że to było gorzej. Co prawda to wyciskanie jest pierwszym gównem, ale specjal jako sam w sobie filmik nie jest źle. Nie, myślałem, że się to dużo gorzej zestarzało, więc tyle dobrego.
za kolejne 5 lat, to ja to chyba zablokuję. Blank Beats Production. HUSARIA!